Celem dzisiejszej narady jest określenie i wstępne wypracowanie form i metod realizacji treści i uchwały 7 Plenum Komitetu Centralnego naszej partii. Chcielibyśmy, żeby te treści, bardzo istotne i bardzo ważkie, dotarły do każdej organizacji partyjnej, do każdej podstawowej i oddziałowej organizacji partyjnej, do wszystkich środowisk, do każdego członka partii. Zadania partii w walce o socjalistyczny charakter odnowy życia społecznego dotyczą przecież nie tylko członków partii, organizacji partyjnych, ale całego społeczeństwa, całej społeczności naszych zakładów, które z dużą niecierpliwością i nadzieją oczekiwało na obrady i decyzje 7 Plenum Partii. Musimy znaleźć drogę, jaka tam ma być odnowa. Dlaczego niewiele myśmy jeszcze do tego czasu zrobili? A więc musimy mieć pewne ramy, jaka to ma być odnowa i jakim kierunku mamy iść. Mnie się osobiście wydaje, że nie pomogą nam słowa, różne referaty. Przypuśćmy zbieranie się i dyskutowanie, a rzeczowa, przypuśćmy praca na co dzień. Praca i efekty. Towarzysze, aż przykro dzisiaj mówić, że właśnie te wnioski, które myśmy stawiali, które myśmy i na 6, i na 7, i na 8 zjazd dawali, że tak jak tu ktoś z towarzyszy mówił, że poszło do szuflady, a myśmy stali w defensywie, ponieważ nie chciano nas słuchać. Myśmy stali w defensywie. Przez to nasze związki wyglądały tak, jak wyglądały, ponieważ dyrygowano nimi na lewo i na prawo. Stało się tak, jak się stało. Powstały dwa związki. Z nimi musimy współpracować i będziemy pracować. 7 Plenum, uważam, że zaczęło wreszcie, pchnęło trochę partię żwawiej do działania. Ja uważam, jestem tego zdania, że z informacją było bardzo źle. Jest chyba jeszcze źle. Czy będzie lepiej, zobaczymy chyba w najbliższych miesiącach. Właśnie z informacją do członków partii. Przecież myśmy, towarzysze, wszyscy byli po prostu bezradni. Przestańmy się oszukiwać, że wiedzieliśmy, co mamy robić. Problem chyba drugi, który się wiąże z tą informacją, to polegałby na tym, żeby nasi sekretarze mieli chyba informację jeszcze bardziej pełną i jeszcze wcześniej. Należy oczekiwać, że do tego dojdzie. Chciałem przed...